Drodzy samorządowcy, szanowni państwo, strażacy, bohaterowie dzisiejszej uroczystości, cieszę się niezmiernie, że w dniu dzisiejszym mogę razem z wami świętować piękny jubileusz, 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tego miejsca chciałbym wam podziękować za waszą ciężką pracę, służbę na rzecz wszystkich potrzebujących. Szanowni państwo, strażacy, to wy ramię w ramię ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej niesiecie pomoc tym wszystkim na terenie, w której ta pomoc jest potrzebna. Szczególny okres, okres pandemii COVID-19, gdzie dowozimy środki ochrony indywidualnej, jesteśmy, żeby wspierać służby medyczne w szpitalach tymczasowych. Wszędzie, gdzie jest jakaś potrzeba, są strażacy. Pomimo tego, że nie szkoliliśmy się w tym zakresie, to oceniam, że mazowieccy strażacy zdali ten egzamin na piątkę. Z tego miejsca chciałbym wam i waszym najbliższym złożyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, dalszej pasji, bo wiem, że strażak ochotnik to jest pasja, życzyć tej pasji i wszystkiego, co najlepsze, żeby ten święty Florian miał was zawsze w opiece. Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie dziękuję. Nie mogę zapomnieć też o ludziach dobrej woli, którzy wspierają strażę na terenie gminy i tutaj na ręce pana wójta chciałbym podziękować, że widzi to potrzebę współpracy między rządem a samorządem, czego przykładem może być ten samochód, który niebawem będzie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Opinogórze. Dzięki temu montażowi finansowemu samorząd, rząd, będziemy mogli zakupić piękny wóz bojowy, który będzie służył dla strażaków. To żaden gadżet, to jest po prostu narzędzie do pracy, przy którego strażacy ochotnicy będą mogli jeszcze lepiej realizować swoje wszystkie zadania, które są stawiane w okresie tej pandemii, nie tylko, bo pomimo, że jest pandemia, to swoje zadania realizujemy, gasimy, uczestniczymy w miejscowych zagrożeniach i w innych różnego rodzajach imprezach, nawet takich i kulturalnych, na terenie swoich tutaj tych małych ojczyzn. Szanowni państwo, no tak wiadomo, jak się idzie do kogoś na urodziny, dzisiaj 100 lat, przywiozłem wam prezent. Uważam, że ten prezent przyda się, to jest pilarka mechaniczna i dodatkowo chciałbym was wyróżnić dyplomem honorowym mazowieckiego komendanta wojewódzkiego. Prezesie, wyróżnienie honorowe z okazji stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoniu. Każdy strażak na terenach wiejskich wie, co zrobić z pilarką. Tak jest. Do drewna, także poradzicie sobie. Jestem na 100% przekonany, że tak. Sobie poradzicie. Proszę bardzo. A i dla nas, dla powiatu również się przyda. Tak jest. Maciej Wąsik skierował do braci strażackiej. Jak ja tu mówię, jesteśmy wielką rodziną, strażacko, też list, ale niemniej jednak list będzie odczytany też w imieniu pana ministra, który no nie mógł dzisiaj przybyć z uwagi, że tych obowiązków w ostatnim czasie ma bardzo dużo. Także jest duchowo tu z wami.